Czemu my to robimy? Bo konie też trzeba czasem wymyć, schłodzić. Tutaj widać, Penelopa jest staruszką i aż krew jej z nosa poszła. Więc to tylko ku zdrowotności. Trochę szamponu końskiego dodałam. Ona się troszkę wymazała tą krwią, która poszła jej z nosa, bo za duże ciśnienie. Teraz ją to ochłodzi i będzie jej po prostu przyjemniej. Czekamy, niech zrobi rundkę. Za chwileczkę podchodzą jeszcze raz z Dagmarą i dalej konik będzie że może sobie porządzić, to rządzi. Jak widzimy, tutaj też krewka poszła, ale niektórym naszym koniom też poszła w tamtym miesiącu, bo za duże ciśnienie. Także ją teraz fajnie składzamy, ale i tak czekamy na doktora, ponieważ ona jest bardzo stara. To już jest bardzo, bardzo stary koń i nazywa się Penelopka. I Penelopka musi wrócić do zdrowia. No bo tak. I co? Na jej liście ślepy. Jeszcze coś siedzi? No to już ten, już plumko zrobił. Plum, to znaczy, że się te tamte dziurki potwierały. Że się przejścia potwierały. Okrążnice ruszyły troszeczkę. Już tak. Zobaczymy, jak żołądek. Ja wiem, no trawokulki dostaje tyle, ile ma dostać. Aha, ona jest na trawokulkach. Ona jest tak, bo to bezzębne. Stareńkie i bezzębne. Ale upał wściekły, gorąc, no może jakoś. A, ruszyło. Czyli jesteśmy szczęśliwi. Czy ja będę mogła dzisiaj spać, czy spoko. Tu wanie? Możesz wrócić do towarzystwa swojego dziecka. Pokaż to, że się.